Dirt do Dirta. Okej. Okay. Lufer! To tato czy lufer? Bo ja już w końcu nie wiem. Co się tato, stało? Co się tato stało? Ej, co się stało? No słuchaj, bo jest problem, jest wielki problem. Jest taki problem, serio, taki wielki problem. Nie wyobrażasz. Problem? Co się stało? Posłuchaj, zacznijmy od tego, że... Coś okropnego, najgorsza rzecz, jaka powstała. Mogę cię zdarzyć teraz. Masz dziewczynę? Nie. Ej, to by była fajna rzecz. Nie, chodzi o coś jeszcze gorszego. Czy Matego zbanowali? Nie, już ja tu jestem. No to co? Co się stało? Posłuchaj, inna gorsza rzecz. Co się mogło z takiego strasznego stać, Ted Mati? Zniszczyli serwer. Nie, to już nic nowego. Ale co się wydarzyło? Co strasznego? Chodź zobacz. A to jest załamany, po prostu ja to zobaczyłem. Ale co mogło się wydarzyć, no? Patrz. Co się stało, co się stało? Nie ma ich! Nie ma mononukleozy! Zniknęła! Jest tylko jeden! Jest tylko misia! Ale spokojnie, zmieni się kiedyś to na mononukleozę! Jezu, mamy jak no, gdzie jest ten? Dobrze, no już, spokój, no! Ja je karmiłem przecież! Już, spokój, będzie dobrze! Obrębne, nie wiem, czy wy sami nie macie w skrzynce trzech jeszcze! Ale gdzie one są? Jak one mogą zniknąć? Może się zgliczowały w bloku! No nie gadaj! Ja cię kręcę! Nie, tylko jeden się zgliczował, zobacz! Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest smutny odcinek! Napiszcie RIP mononukleoza i RIP pysia, to przypnę wam serce! Każdy, kto to napisze, od razu zostawcie łapkę w górę! Jedna łapka w górę to jest jeden... Czekajcie, ja nie wiem, jeden żyjący axolotl więcej. Ja nie wiem, czy w tej skrzynce nie macie. A dlaczego mielibyśmy mieć w skrzynce? Ale nam chodzi o te. No ja wiem, ale wy mieliście tu gdzieś jeszcze trzy. No dobra, ale tu już nie będą te same. No właśnie, niech ich nie zastąpi. Mononukleoza była taka fajna. Chyba mieliście, bo... W szkole zakochała Mati. Cześć, tutaj są. O. I ten... Cały mi o sobie powiedziała w sumie. Pierwszy chłopak. Czemu on są w rzeczach z... No tak, spokojnie. No dobra, chodźcie, wypuścimy nowe, chodźcie. No nie, to nie będą te same. Nie, stara dziadyko, nie, ale no. To nie... Nazwijmy je chociaż. No nazwijmy jakoś... Dobra. Kochani, a może nie, niech widzowie napisze, jak nazywamy je. Kochani, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Lufer Kolani na naszym kanale. Słuchajcie, ostatnio rozwalacie system, wbijacie tyle łapek, zostawiacie, że to masakra. Dzisiaj do wbicia jest, uwaga, 6000 łapek w góry. 6000 łapek w górę dzisiaj jest do wbicia. Może wam się uda, może nie. 5000 zawsze zostawiacie. A przypominam wam, że zawsze jak wbijacie 5000 łapek w górę, to znaczy, że odcinki są codziennie. No i są codziennie, tak jak są codziennie. A wy, jeżeli chcecie dołączyć na serwer i grać razem z nami, zobaczcie, ile jest graczy na serwerze, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, stawcie łapkę w górę tam na dole i napiszcie komentarz, jak nazywamy te axolotle. No to napiszcie, jak nazwać jednego. No, jaki masz czekaj, plan? A może tak w kowadle trzeba? Tak. No w kowadle. To jest kowadło. Tutaj było. No, to jest jakiś żart. Macie złodzieja kowadło. Albo nam się wyczerpało. Albo. Tak szybko? O, dobra, zrobiłeś? Dobra. Tak, mam. I już go nazywam. Jezus, czekaj. Tylko nie nazwij go jakoś tragicznie. Kleoza. Mam, chodź na to, chodź. Nie, to będzie jakiś, nie wiem, Delta Squadron Super Cool Commando Wilków Alpha. Patrz na to. Tato, poznaj go. Trifosoforan Inozy... What the fuck? Ale uroczy. Serio? Tak. Serio? Tak. Kochani, napiszcie, jak mamy nazwać tego drugiego, ale normalna ma być nazwa, nie jakiś metan, etan, propan, butan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan. Co mam to do trifosforanu? Trifosforan to jest? Tak, trifosforan is izo. Ja ci kręcę. Nie, inozytolu. Inozytol i trifosforan. A zobaczmy, jakie kolory mam. Takie? O, czarny. Brązowy. O, zielony. To był żółty. Ej, to tam jakąś książkę. E? To jest, nie miałam jej tutaj. Tato! Co? No nie, co tam jest napisane? Zobacz! Nie, czekaj, ja sprawdzę. To rzuć mu! Co tu jest napisane? Szukajcie, a znajdziecie. O co chodzi? Szukajcie, a znajdziecie. M. What the fuck? Jakie M? Co to jest M? E? Co jest? Ej, my jesteśmy tylko we trójkę. Co się stało? Nie, to jest jakiś pewnie atak. Jakiś spoiler to ataku. Nie, no czekaj! Tak, Mati! Smolaxa też wywaliło! Co? Co? What the fuck, bez skitu.
ale kto to jest? Kto jest na M? Mati, ty jesteś na M. Ale ja mam ty. Ja, czy ja mam M na przodzie? Nie, ty jesteś Mati. Ty jesteś Mati Tyt. To ty? Ty. To Meteo. Ty jesteś Muferencjuszek. O, Muferencjuszek, ale chwila, moment. Co się stało? Ej, chwila, moment. Co się stało? Nie szukajcie, wiem. A znajdziecie? What the fuck? Co mamy szukać? Ej, nikogo na serwer, tylko my jesteśmy! O nie. Czekaj, ja mam teorię. No? Może to jest ktoś, kto chce nam pomóc. O, jak ja? Ale nie. Jak pomóc? Nie pomagałeś. No, może też się włamał tak jak tamten. Cześć. Nie ty. Ty się nie włamałeś. Jak to? No nie. Aaaa, dobra, porozmawiajmy w domku. O, fantomy, zapomniałem o nich. Ja też, chodź. Ale wywaliło nawet Smolaxa. I może ta osoba ma dostęp do konsoli. Też może ma, nick zaczyna na M, I. M, I? Tam było tylko M. No. I może nam pomaga. Kto to może być M? A, że M, I, że I to jest, że kontynuuje. Aha, ale ty mądry jest. Na pewno jest Meteo. O, Myt Mati, Myt Tati. Albo Muferencjuszek. No dobra, ale chwila, kto jest na M? Kogo znacie na M? Macie kogoś, kogo znacie na M? Maciej. Matruner. Kochani, napiszcie komentarz, kto to jest ta osoba na M. Z czego się śmiejesz? Napiszcie, kochani, kto to jest ta osoba na M. Ale czekajcie, szukajcie, aż znajdziecie. A co mamy szukać? Chodzi? Co, Grala, nie wiem, wejścia do Netheru, nie wiem. Portalu do Endu. My coś zgubiliśmy? No, Axolotle! Nie, ty zgubiłeś! Co zgubiłem? No tak, kupiłeś się tą rzecz. Co? Takie drewniane, ze sznurkiem. Łok zgubiłem i ona... I ta osoba powiedziała, żebym ja... Szukajcie, a znajdziecie. I ona ma co? Dług, ta osoba. Ej, ale gdzie mamy szukać? W potomkach, na pewno w potomkach. Dobra, szukajcie. Ej, jeżeli to się uda, jeżeli... Ja nie wiem, kto to jest, ale wy, kochani, napiszcie teraz w komentarzu, kto to jest ta osoba na M. Ej, szukamy po domkach mojego łuku, dobra? Dobra. Szukajcie. Ja idę w tamtą stronę. Wy idźcie tutaj na lewo obok domu Natka. Gdzieś tutaj, słuchajcie, jest mój łuk prawdopodobnie. U Tytmatyko na pewno nie ma. Dobra, gdzie jest czyjś domek? Tam. Albo tutaj jeszcze. Kto to jest ta osoba na M? Zaraz, że wbijam. Nie ma tu mojego łuku. Nie ma. A tu ładnie jest. Wow, jak tu ładnie! Ej, sorry. Nic tutaj nie kradnę. Ja tylko się słucham tego, co mi ktoś, jakaś osoba na M prosi. Dobra. Nie ma tu mojego łuku. Nie ma, to jest dirt. Kurde, belemole. Ale ładne kotki. Dzień dobry, Filemon. Napiszcie, czy macie jakieś zwierzaki. Napiszcie. Nie chodzi mi o brata i siostrę, bo to są, słuchajcie, małpy. Mi chodzi o zwierzaki. Czy macie jakieś? I jak się wabią? Macie na przykład słonia? To jak się nazywa? Edzio, czy jak? Ej, no nie mam tego łuku tutaj. Ja też nie mam. Stawiasz szkole. Chyba ty. Chodźcie do mnie. Tutaj też gdzie nie ty ma. Jesteś? Po drugiej stronie, w domku, tam gdzie są te kryształki. A, za moim domem. A, przed twoim domem. Gdzie może być ten łuk? Może u Pajkaciego? Pajkacie? Co? O, tu są jakieś te? Nie. Chwila, moment. No goddamit. O, są jakieś skrzynki? Nie ma. Co to jest? To? Serce oceanu jakieś. A, to jest to oddychanie pod wodą. No nie ma, to jest jakiś fake ta książka, albo Natek pewnie troluje. No nie, ja nie troluję, serio. No to skąd masz tu książkę? Słuchaj, ja powiem ci szczerze, po prostu ją dostałem. I tyle. Nie ma tu skrzynek żadnych? Nie ma. Dobra, idę luknąć u Pajkaciego. No ale what the fuck. O, papugę ma, ale fajnie. Nie ma nigdzie. No to nie ma. To jest jakiś fake. Pajkaciego też nie ma. Nie ma. Lufer, już nie ma sensu tego szukać. Nie ma sensu, czekaliśmy wszystko. Też to słyszałeś? A, villager. No nie ma sensu, no patrz. No to nie ma. Oddaj się i tyle. O, jest! Jest! Ej, a nic się nie stanie, jak teraz go wezmę do ręki? Nie wiem. Mój Mendic i Power 4! O, dobrze. Ej, what the fuck? Co tak? Jakim to dało mnie tutaj? Od tego zacznijmy. Czekajcie, a znajdziecie M. What the fuck? Czyli to jest domek? To jest domek Blendera chyba, Blendera. Sprawdźmy. No tu masz skrzynki podpisane jego. Blender! Kurde, belemole. Skąd mam ten łuk? Kochani, napiszcie komentarz jeszcze raz. Kto to jest ta osoba na M? Ja cię kręcę, ale jaja. Słuchajcie, mam swój łuk, idę po strzały. Mam ile ma strzał? 63? Nie, to za mało. Nie! Jest! W końcu! O, level. Nie! Nie! Oddawaj level mojego syna. Nie wziąłem nawet. No oddawaj mój level.
jestem człowiek level, słuchajcie. Wow! Moc nie wziąłem. Ile wy macie rzeczy? Ja cię kręcę. Cześć! Jest! W końcu mam łuk, kochani! I mam strzały! Szczał, nie ma szczał, nie ma szczał, nie ma szczał! Ale ja kitram ten łuk. Ja kitram ten łuk i... Ej! Słuchajcie, zobaczmy, czy coś jest u pajka czyjego. Ej, byłem tam! Nic tam nie ma? Chcesz tam wbijać? Dobra, słuchajcie, wracamy do domku, bo oni zostali skikowani, a jeżeli zostali skikowani, to mogą być w każdej chwili, tak? Tak, tylko że to mnie trochę dziwi, że oni tak długo nie mogą wbić. A czemu? Może tamta osoba, która nam pomaga teraz ich jakoś blokuje, nie wiem. Ej, bez kitu, bo ja w sumie teraz mogę znaleźć ten łuk. Mamy sojusznika. Tylko kto to? Mi się udało ratować serwer. Tylko kto to? Oj, przepraszam. Nie wiem, to już od widzów zależy. Słuchajcie, dokończmy dzisiaj schody. Dokończmy je dzisiaj. Wybudujmy tak jakby fragment tego domku i zróbmy tak. Zadirtujmy na zewnątrz to. Zobaczmy, jak to wygląda na zewnątrz. To trzeba się pozbyć tego drewna, co tutaj jest. Którego? Tu. Którego? No tutaj, na zewnątrz. Aha, no, trzeba się go pozbyć, dobra. Natek, bo ty jesteś budowniczy numer jeden. Powiedz mi, jak to zrobić, żeby to tak ładnie wystawało. Może najpierw zróbmy fragment wystającego tego budynku, a potem będziemy go zakopywać. Tym dirtem, którego ten. Więc tak, co potrzebujemy, bo to musi być w stylu... Drewno. Ale to musi być w stylu tak jak tamten mamy z przodu. Czyli drewno dębowe głównie, tak? Tak. Dobra. Słuchajcie, jak to będzie wyglądało? Zobaczcie. Chodźcie, wam pokażę. Mamy w planach wybudować właśnie coś takiego, tylko że tam z drugiej strony. Że taki wystający fragment budynku, żeby to tak ładnie wyglądało. I później pod tym, ja to już wam mówiłem w poprzednim odcinku, ale powtórzę, będzie taka szklana, okrągła kopuła, w której będą, słuchajcie, nasze roślinki, nasze zwierzęta i tak dalej. Taką oazę zrobimy. Jak to nazwać? Jaką oazę? Pokoju. Pokoju? Spokoju. Oazę pokoju, chyba spokoju. Spokoju. No mówię, że spokoju. Mówiłeś spokoju. Nie, spokoju. Pokoju. Powiedziałeś pokoju. Nie. Ja też słyszałem pokoju. Ale wy głupi jesteście. No powiedział pokoju, co nie? No tak. Pokoju. No pokoju. No. Tam, ty jesteś chyba w pokojowych na stosunkach, nie wiem, z psem. No ty powiedziałeś pokoju, a tu chodzi o spokoju. Co za chłop? Nie. Zaraz do niego pójdę. Jej, tata mnie odwiedzi. A przyjdzie z mlekiem? Nie, z wiadrem. Ja ciebie nigdy nie opuściłem. To kiedy mam urodziny? Nie, patrz. Czyli jednak. No to co? No dajesz. 8 lutego. Nieprawda, po 6. 6? No. Nie. Tak, ja mam 6 lutego. Nie, 8 lutego masz, co trolujesz? Nie, nie. No trolujesz. Mam ci pokazać screena na Facebooku, że mamy 6 lutego? Nie, masz 8 lutego. 6 ma kto inny? To. Matia ma 6 czy 8? 8. No ale troll głupi, widzicie z niego? Jaki troll. A ja kiedy mam, jak taki z ciebie synek jest? 27 kwietnia. Nie. 28? Twoja dziewczyna ma 27 kwietnia. Ja mam dziewczynę? Będziesz miał dziewczynę, która się urodziła 27 kwietnia, zobaczysz. O, ufam ci. A w realu czy w Minecrafcie? W Minecrafcie. Ale sklepu realu już nie ma. Co nie ma? Nie ma sklepów realu. Jakich sklepów realu? O czym wy gadacie? To supermarket realny. Ej, słuchajcie, tu jest koblowo, że to trzeba zmienić. Jak wybudujemy tą szklaną kopułę i tak dalej, to zamieniamy ten kamień na dirta, żeby tutaj ładnie było. Żeby tutaj też mogli się budować widzowie. Dobra, Natek, tak jakby mamy mniej więcej ściany. Tak te ściany będą wyglądały. Sufit tak samo chyba. A! Sufit raczej nie będzie większy. Daj drewno. Sufit raczej nie będzie... Już chwilka. Sufit raczej nie będzie większy. Czy będzie większy? Robimy większy, czy nie? To czekaj. Musimy zrobić tą obramówkę, ten taki trójkąt z przodu. A tu jest środek, tak? Na pewno? Tak, tu jest środek, na pewno. Tu już jest od razu ściana. A tutaj jak to wygląda? Weźmy to wykop. To mam się wykopać. Tutaj nie ma ściany, ściana jest tutaj. Patrz, tu jest ściana. O kurde, a to będzie duże. Ale będzie ładne, będzie tutaj takie duże okno. No dobra, właśnie. I stąd robimy takie zejście tymi. Ej, wydawało mi się, że to będzie większe. Ej, chwila, moment. A to nie będzie teraz tak, że... A nie, popatrz, tutaj są schody. No właśnie, to musi być wyżej. Nie, mam inny pomysł, wiesz jaki? Jaki pomysł? Patrz. Jaki? Od tej kratki zrobić jakby, patrz, że to idzie o tak. O kurde, ale clever. Ale ładne to będzie. Ale nie, dajmy dokończyć tego... A nie, w sumie nie. A nie, może zrobić takie obramówki ze szkła w sumie. Nie, patrz. Tutaj to my cofniemy żeby to wewnątrz tak jakby miało miejsce i nogi. Dobra, wy to róbcie, ja
zrobię podłogę. Dobra. Ja zrobię podłogę i nie chcę się wtrącać w sprawy, na których się nie znam. Ja widzowie i budowanie to w 2015 jakiś taki dobry byłem, a teraz to taka ciepła klucha jest. Dobra, a tutaj podłoga jest inna, bo tutaj są... O nie! Jestem debilem! Czemu? No znaczy, bo tutaj nie powinno być tego! No. Powinno być inne drewno. Dobra, czy w ogóle mamy to drewno, ty Mati? Wiesz, chyba mówiłem, że gdzieś tutaj jest. Dobra, to jest dokończone. Okej, to drewno. To... A jeszcze tutaj muszę coś postawić, na pewno? Raz, dwa. Ej, tu jest nierówno! Tutaj nie powinno być drewno, tylko powinien być ten kobel. Teraz idę go zrobić. Chyba, że to się robi tak, tak? Jest! Słuchajcie, Luferek, Tykmati, Natek Industries. Prowadzimy firmę budowlaną. Czyli od 8 lat. Od 8 lat. Tradycja ciągnie się od dziada, pradziada. Tykmatiego. Słuchajcie. Boże. Tykmati pamięta pierwszą wybudowaną bazylikę. Więc słuchajcie, widzowie, jeżeli chcecie nasze usługi, gdzie wam budujemy domki, piszcie jakie IP serwerów i tak dalej. Nie no, nie piszcie IP serwerów, ale my wam z chęcią wybudujemy jakiś ładny domek. Co miałem? Po co miałem pójść? A, po to drewno. Już mam. No serio? Ej, a to jest stripped spruce log, tak? Czy... No tak, to są spursy. Dobra, teraz musimy to przekopać. Jak tam Natek ci idzie? Dobrze. Ja wiem, jak Natek buduje, słuchajcie, bo jak Natek buduje, to jestem taki mega zaskoczony i w ogóle taki wow, jak on to zrobił, jak on to wymyślił w ogóle. Nie mam swojego kill-offa, bo wybuchnął w poprzednim odcinku. Maty, chcesz mi pożyczyć kill-off? Nie. Maty, znaleźć ci żonę? O, daj, ja chcę coś porobić. Masz. Dziękuję. Maty, się opiernicza. I tutaj zrobimy taki mini balkonik. Ile ty tego miałeś, że ty tak stykło? Mówiłem ci, że tutaj były ołki, o tu. Może ołki? Orki z Majorki. Orki z Poznania. O myki! Ale to będzie potężnie wyglądało. Dobra, Tytmati, zajmijmy się przekopaniem tej górki. Której górki? O tej o. Kop! No! Chcesz ją kopać! Tak, musimy ją przekopać, stary. No bo Natek musi wiedzieć, do jakiego momentu ma robić taki jakby, to wiesz. Oj, Jezu. Ej, a może to będzie od razu, Natek, patrz. My wykopiemy do tego poziomu te trzy kratki i to tak jakby wejście do tego... tej szklarni będzie tu. Okej. Okay. Dobra? Dobra. Dobra, no i gitara. A szklarnia też będzie taka pod skosem? Właśnie, szklarnia będzie okrągła. A, okej. Okay. Dobra. Okrągła, w sensie no jak, no nie wiem, jak globus, no. Dobra. Jak ziemia? Jak nie, ziemia to jest elipsa, słuchaj. Nie, ona jest płaska. Mati, weź mi coś powiedz. Jezu Chryste. Nie będę nic mówił, nie. Ty jesteś płaski. Nieprawda, powklęsły. Ale jakim cudem dla ciebie, ja nie wiem, jak można mówić, że ziemia jest płaska? No posłuchaj, posłuchaj. Gdyby logiczne była... argumenty. Okej, okay, po pierwsze, gdyby była płaska, bo w sumie jest płaska, to jak wytłumaczysz to, że jest grawitacja? No bo ma jądro Ziemi, które emituje, które wytwarza grawitację. Nie, bo to jest płaskie i na dół wszyscy lecimy. Jezus ma, ale ty jesteś... głupi. Okej. Okay. Nie jak... jest głupi, tylko głupi. Posłuchaj, jak wytłumaczysz, mam inne. Gdyby Ziemia faktycznie byłaby okrągła, to wiesz co? Ziemia nie jest okrągła. Ziemia jest elipsą. No to posłuchaj, Ziemia jest płaska. Kolejny tutaj powód, weź dlaczego? Gdyby była okrągła, to by nasz cykl... okrągła. Gdyby byłaby, wiesz, elipsą i by była, no wiesz, nie byłaby płaska, to by cykl dnia by inaczej wyglądał. To dlaczego? To powiedz mi, dlaczego przy zaćmieniu na przykład księżyca czy słońca, nie, przepraszam, przy zaćmieniu księżyca nie widać ziemi płaskiej, tylko zakrywają całą. No ponieważ ona jest na takim położeniu, że ona zasłania danym właśnie segmencie, który jest akurat okrągły, ale to jest jakby płaski okrąg, a nie taki, wiesz, elipsa. Jezus Maria, ja się czuję, że się odmurzam, słuchając tego. A mam do ciebie pytanie, a jak wytłumaczysz to, że jak jest zachód słońca, to nie ma jakby, wiesz, okrągłego zachodu słońca, tylko jest taki... Jak taki to nie? Zachód słońca jest widoczny jako ten, jako słońce, które też jest okrągłe. No tak, ale mi chodzi o to, że gdyby było okrągłe, to by cała nasza planeta by właśnie by miała taki wielki cień na słońcu, no a nie ma. No tak, bo jest płaskie. Co miałbyś cień na słońcu, skoro słońce nas oświetla? Skąd ten cień by się wziął? Z okrągłej Ziemi, ale dzięki temu, że mamy płaską Ziemię, to nie mamy takiego problemu. Nie. Serio, jakbym słyszał już Sanjaya. Mój Boże, ja słuchajcie, nie wyrabiam z nim. Ja przepraszam, ale ja chyba go zabiję zaraz. Czemu? Za co? To twoje argumenty... Jak można takie głupoty gadać? Nie, bo twoje argumenty są nieprawdziwe. Nie mogę z tego serwera wyjść? No kurde, chłopie, Ziemia nie jest płaska. Jest płaska. Ty jesteś płaski. Nie jest. Nie, jest. Powiedz, że on mówi, on troluje, słuchajcie. On mnie jakoś tak nazwał, że jestem... O, foliarz, że jestem. Tak, jesteś foliarzem. Ty jesteś foliarzem.
Nie, jesteś foliarzem na tych, bo dlatego, że foliarze wierzą w teorie spiskowe. No właśnie, a to jest ale teoria. Ale to nie jest teoria spiskowa, to jest fakt. Ta, no to, kurde, to dowodnij mi to. Mati, posłuchaj, patrz, Minecraft jest wzorowany na ziemi, co nie jest on płaski, więc się zamknij. Nie, bo dlatego, że masz perspektywę, masz horyzont widoczny i niewidoczny. Nie! Ej, ale go nieźle pocisnął. A po drugie, proszę mi wytłumaczyć to, pójść sądę i pokaż mi zdjęcie płaskiej ziemi z kosmosu. Słuchaj, te zdjęcie to jest Photoshop. Ja piórku. Niby dlaczego to jest Photoshop? Ponieważ myślisz, że to jest, wiesz, takie łatwe zrobić takie zdjęcie. No to jest łatwe i przede wszystkim trzeba, wiesz, wiele talentów, żeby to robić. Patrz, jak nasi wylecieli w kosmos na Księżyc, co nie? Dlaczego widać tylko jedną stronę Księżyca, a drugiej nie? No powiedz mi, dlaczego ta druga? Ponieważ on też jest płaski. Ja piórkuję, ale wytłumacz mi jedno. No? Żaden Polak nie był na Księżycu. Czy ty sugerujesz, że istnieją tylko Polacy, a nie, że... Powiedziałeś nasi. No, a czyli nie zaliczasz się to ludzi? Ja piórkuję. Jezus. Ja przepraszam za niego, widzowie. Daj mi ten wpływ. On troluje. Nie ma przebacz. No tak, troluje, spokojnie. Trolujesz? Tak. Kurde, głupia pośnu. Nie. Natek, ale serio, tutaj chodź. Troszeczkę to zrobimy teraz tak, jeszcze niżej się wykopiemy, żeby tutaj zrobić tak jakby podstawę. I o tutaj będzie tak jakby ściana. O, pardon. O tutaj będzie prowizorycznie buduje. I będzie troszeczkę niżej, żeby zrobić, że to jest tak jakby taki wystający domek. Czyli tutaj o też. Więc tutaj będziemy musieli zrobić schody takie do dołu. Dobra. Tutaj, o, dobra, ale kozacko to wygląda, Boże, widzowie. Jestem w siódmym niebie, widzicie, z każdym odcinkiem jest coraz więcej fajnych budowli na naszym serwerze. I to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Tylko tutaj będziemy musieli zwiększyć tą górkę. Ta górka będzie zakrywała tą część, no bo słuchajcie, no nie będziemy tego drewna tam do samego końca brali, bo to będzie bez sensu. I tutaj będzie górka zakrywała jeszcze grubo to miejsce. Żeby to tak fajnie się wbijało w tą skałę i w tą ziemię, tak jak tam z przodu. Stone. Skąd ty tego tyrem? Podaj, a nie. Ja cię kręcę. Ale to potężnie wygląda! Naprawdę super. Ej, chodźcie najpierw to wypełnijmy. Wypełnijmy to. Nie róbmy tak, tylko wypełnijmy. Bo im więcej dziur jest, tym czanki się... No. Już nie mam dirta, to ja popatrzę. Nie ma, mi się też kończy. Ile tego tutaj jest? Słuchajcie, ciągle kopiemy. Musimy to zapełnić, żeby ten chunk nie był zbagowany, żeby, no słuchajcie, jak najmniej było tak jakby takich nienaturalnych wyrw, bo wtedy, no, serwery lagują. A jak tak dużo teraz graczy będzie na serwerze, bo z każdym odcinkiem będzie coraz więcej widzów na serwerze, więc trzeba tutaj to ładnie zrobić. Tutaj jest tak jakby nasze terytorium, więc tutaj nikt nie będzie się wkopywał na dół. Słuchajcie, ej! Jak teraz nikogo nie ma na serwerze, to weźmy, wykorzystajmy to i zróbmy rytuał wylosowanego widza. Robimy to? Okay. Robimy. Smacznego, Natek. A co jesz? Płatki. Z miłością? Słuchajcie. Przepraszam, że ja to robię. Na takie płatki napiszcie, czy najpierw płatki, czy najpierw mleko. Nie. Powtarzam płatki, to. Płatki. Napiszcie najpierw płatki lub najpierw mleko. Jak robicie? I nie piszcie najpierw miska, najpierw łyżka, bo to jest nudne. Ja chcę wiedzieć, jak kurde belemole wszyscy moi widzowie jedzą. Czy jesteście team płatki, czy team mleko najpierw? Piszcie, to przytnę wam serce, a my teraz idziemy villagerów weźmy ten, rozmnóżmy! A to już robiliśmy. No wiem, ale już nie mamy innych możliwości, oprócz kurlików. To jeszcze są opcje netherowe, ale... Paddy, chodźcie rozmnażać. Chodźmy. Do czego oni potrzebują? Chyba chleba. Chleb i ziemniaki. Chleb i ziemniory, dobra. To ja będę miał... Nie mamy chleba. Paddy, masz chleb? No. Nope. Ale w domku u siebie. No. Nope. Mam tylko ziemniaki. A wiesz, ziemniaki? Masz farmę, geniuszu. No tak, ale ja przycykunuję. Idź, Paddy. Dobra, idę. Farma. Farmazony. Tylko jakiego by to wypuścić? A czy to jest jakoś ważne, jeżeli kogoś tam wypuszczamy, nie wypuszczamy, no nie, i tak dalej? Nie, to jest obojętne. To kochani, teraz robię byle jak, żeby jak najszybciej, bo boję się, że zaraz tutaj wbiją ludzie od Smolaxa, tego lamusa. Wszyscy pisaliście, że to jest Smolax. Ja go kompletnie nie znam, nie wiem, kto to jest. A on mnie jakoś nie lubi chyba. Słyszeliście kiedykolwiek o takim ziomku, który się nazywa Smolax? To do nas pytanie, czy? No. Nie, tutaj trzeba zamknąć, żeby ten... Dobra, wypuszczam Rychę. Rychu Peja z kim? Da, jeż, ma, z naszym donatorem może. Z tym, z Vertim? No. Dobra.
No szybko. A co, rzucić im chleb? No rzuć, wyrzuć. A wszystkie 8? No wyrzuć na ziemię. Ale 8? Ja nie wiem jak ci rzuciłem. No patrz, no wyrzucasz po prostu. Ale tak. Ale 8, pytam się piąty raz, Jezus Maria. Panuwa. Dobra, nie patrzymy, zamykamy oczy. Wymieniają się. O. Ander, o! O! Nie patrz się. No dobra, zamykam. Mogę zerkać. Mogę patrzeć? Nie. Jesteś niepełnoletni. Będziesz miał 17 lat. Jest! O, teraz go zamykamy, zamykamy do dyby. Nieładnie. Jakie malutkie babo. Dobra, to jest widz. Hola amigos. Dzień dobry, to jest widz, tak? To jesteś widzem? No chyba. Dodi, jest ta biblioteka. Jaka biblioteka? A przepraszam, to nie Hiszpania. Polska, język, trudny język. Dzień dobry, ja jestem Lufer. Skakun. Skakun z Rivi. Siema, no czekaj, chcę się przywitać, no. Ja nie lubię chłopców, ty się, wiesz. Co? Jezus Maria. Dzień dobry, Skakun, przywitaj odcinek. Siema. A wy, kochanie, jeżeli chcecie zostać wylosowani, to subskrybujcie kanał właśnie tutaj, dzwona stawcie, łapkę w górę i komentarze do losowania, które są przeważnie na końcu odcinku, więc oglądajcie do samego końca. Ej, Skakun, ty wiesz, słuchaj, tutaj jest twój, to jesteś ty, to jest twoja mama albo tata, a tu jest twoja mama albo tata. Jak coś, jakbyś chciał alimenty, no to właśnie do nich podbijaj. Ej, mordo, nie możesz wychodzić, bo na serwerze wiesz co się dzieje. Mniej więcej. No, Smolak zaatakował, no i nie możemy, słuchaj stary, za bardzo wychodzić, chyba że na własną odpowiedzialność. To jest Neteo, mój przyjaciel, w sensie mój synek. Tutaj jest Tytmati, pan Żul. Emerald w ręce. No przywitajcie się z Skakunem. No, villagerowie mają emeraldy w rękach, kiedy masz w ręce coś, co możesz im zaoferować do sprzedania. Lol, jaki mądry widz. Mam 300 IQ powyżej. Skąd ty to? Czemu ty tego na tak nie widziałeś? Nie wiem. Patrz. Jezus. Macie jakieś drewno czy coś? Po co ci? Broń. Broń? Chcesz się bić? Dobra, więc co ci mogę dać? Stary, mam na wykończeniu. Ej, właśnie, czy ja dzisiaj mogę zrobić na 19 level jakiś enchant? No jakiś chyba możesz. Bo ja muszę być gotowy, słuchajcie, na bitkę. Zablokowaliście villagerów? Tak. Dobra, lapisy. Co tu jest? Quake Church. Sharpness 2. Sharpness 1 i knockback, ale kozak. Nie jest to aż takie... Dwa levele tylko mi zabrało? Tak. Co? Jak wybrałeś środkowy, to zabiera tylko dwa levele. O lol. Patrz, a jeżeli biorę dolne, to co? W sensie... Na dole to jest 3 i to jest na 30 level zapewne. Aha. No tak, zgadza się. Dobra. Aj, patrz, mamy nową profesję villagera. O nie. W ogóle panowie są pewni, że to są villagery. Jakby zrespią się skuszą. A? To oznacza wojnę. Będzie wojna. Już nie mamy. I co się? Nie. Ej, slag. Tak, nie ma laga. Ale czułem lag. Spójrz na tap! Ja cię kręcę, nie. Ej, ale Smolax wyszedł, jest plus. Ja się panowie kryję w kryjówce, którą niedawno... O nie, wbił! Jeszcze zagował serwer bardziej, może coś jakieś pluginy wgrał. Nie, pluginy super, chodź, jakie chodź, są? Chodźcie na balkon, żeby zobaczyć się idą. Chodź Skakun, zakładajcie zbrojki. Idę. Zakładajcie zbrojkę, oni wszyscy wbijają, wszyscy, patrzcie. Dajcie strzały, bo mam kuszę, ale nie mam. Szybko na górę. Wszyscy już są? Ej wy, słuchajcie, macie 5 sekund, żeby opuścić ten domek, a jeśli tego nie zrobicie, to wysadzimy wszystko, co znajduje się po drugiej stronie tego jeziora. Nie, tam jest mój dom! Wszystko wysadzimy. Tak, wysadź! Nie, macie 5 sekund, żeby stąd wyjść i z nami porozmawiać. Co chcesz od nas? Sprawiedliwości. Jakiej sprawiedliwości? Co ja cię zrobiłem? Ja cię człowieku nie znam. 4. Nie zejdziemy. 2, 1, tyle. Dobra, idziemy, wysadzamy wszystko po drugiej stronie. Chodźcie. Nie. Ja mam pomysł. Na tak, najważniejsze jest to olać tamte budynki po drugiej stronie. Co olać budynki po tamtej stronie? Tam jest moja chałupa. Mi się wydaje, że on chce wysadzić tylko nasze te budowle, które są po tej stronie. Z drugiej strony musiałby, zająłbym to z godzinę. Wchodzimy na górę, chodź. Jak będą nas widzieć, to od razu uciekamy do domku, tam jesteśmy bezpieczni. O, super budujecie. No może ty też buduj. Fuck, postawili TNT. Skakun, chodź tu. Mam jak tam play. Nie. Odpalam. Nie, tam są zwierzaki. Nie. On tego chyba nie robi. Nie robi tego. Nie. No fuck. Ej, tam były skrzynki. Przegapiłem coś. Nie. Nie.
Nadal nie chcecie rozmawiać? Nie, nie, pokazujemy się. Skakun, chodź tu, bo nas zobaczą. Nie, to nie. Z nim nie rozmawiasz? O-o. Nie możemy przystać na jego warunki, Natek. Nie! No to masz tutaj nieprzystawanie na jego warunków. No to teraz idziemy do farmy Luferka. O nie! Nawet farmy! No to miałeś swój piękny teren. Super, brawo! Świetnie. O nic nie widać. Widać. Fuck. No nie. No dlaczego? No dlaczego ty nic nie robisz? Dobrze, że nic nie robimy. Nie możemy tak stawiać się na jego warunkach. No to macie teraz, patrz, co się teraz dzieje. No, fajnie. No to teraz domek Tytmatiego. Nie, tam mam psy! Tak, zróbcie to! No mam nie, debilo, tam są jego psy! Nie. Chodźcie zobaczyć. Ej, pojawił, jak mnie macie walną! O nie! Bo nie mam domku! Chwila. Nie, odpalają! Nie! Chyba ten pies nie lubi. Nie! To wszystko za to, że wywaliliście mnie z serwera dzisiaj. Ale my go nie wywaliliśmy. To kto to zrobił? Mój domek! Moja farma, moje zwierzaki tutaj były. No fuck, co za chłop! Tego on odas... Jakiej jest sprawiedliwości? O co chodzi? God damn it! Ej, Rufer, bo może ta osoba M, to może to ona go wyrzuciła. No wow, szaro! Na 1000% go ona wyrzuciła. No tak, tylko że... Ja. No co zrobimy teraz? Chodźcie do domku. Tyt ma tego domek się pali, no nie wierzę, no. Chodźcie. Najważniejsze jest to, że tutaj czujemy się bezpiecznie. Jest tutaj w porządku, tak? Tak. Słuchajcie, kochani, komentarz do losowania. Chcę widzieć długie, rozpisane komentarze. Każdy teraz pisze długi komentarz. Jakiej sprawiedliwości ten Smolax oczekuje? Dlaczego? Jakiej sprawiedliwości? Co mu zrobiliśmy? Napiszcie taki komentarz. Długie komentarze biorą udział w losowaniu. I pamiętajcie, że jeżeli nie subskrybujecie kanału, to nie zostaniecie wylosowani. Więc subskrybujcie tam na dole, żebyście zostali wylosowani. Nie wierzę w to. Co my teraz zrobimy? Przecież on chce cały serwer zniszczyć. Co? Patrz! Kolejna książka! Szybko, dawaj. No daj. Jeśli mi pozwolisz, to wejdę na serwer i zniszczę Smolaxa. Musicie mi zaufać. Zaufaj! No dobra, ale co mam napisać? No to napiszę, tak, zgadzam się. Tak! Napisać? Tak, napisz. No dobra, tak, zgadzam się. Pewno, chłopaki? Tak. Co mam teraz zrobić? Co tu mam? Doszła wiadomość. Tak. Wejdę na serwer jutro lub pojutrze. Zapłaci za wasze budowle i zwierzęta. Przykro mi, Tytmaty, za twoje psy, M. O, ta osoba jest super, ale chociaż udało mi się dwa ocalić. Kochani, widzimy się jutro o godzinie 14. Do wbicia macie 5000 łapek w górę. A jeżeli uda wam się 6000, to będzie wojna. Ze Smolaxem. Do zobaczyska, trzymajcie się i pa.